Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk, zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Jego początki sięgają VIII wieku. To tutaj chętnie osiedlali się kupcy i rzemieślnicy. Rusini, Ormianie, Tatarzy i Żydzi, tworząc z Lublina ośrodek wielokulturowy. Tutaj podpisano Unię Polsko-Litewską. Nad miastem góruje zamek, który przez 128 lat był więzieniem. Zobaczmy, jakie tajemnice i magiczne miejsca skrywa piękny Lublin. Na Zamku Lubelskim mieści się dziś siedziba Miejskiego Muzeum. Jego największym skarbem jest odrestaurowany kościół Świętej Trójcy wraz ze średniowieczną kaplicą, która należy do najcenniejszych zabytków w Polsce. Co jest niezwykłego w tym wnętrzu? W gotycką architekturę, którą tu widzimy, typową dla Europy Zachodniej, wpisano bizantyjsko-ruskie polichromie typowe dla Wschodu. Niewiele brakowało, a nigdy nie dowiedzielibyśmy się o istnieniu tych fresków. Jak doszło do ich odkrycia? Kaplica zamkowa stała się w XIX wieku kaplicą więzienną. Otynkowano jej wnętrze i zapomniano o istnieniu tych malowideł. Dopiero Józef Smoliński, lubelski malarz, zobaczył jej fragmenty na obudowie schodów w końcu XIX wieku i tak zaczęła się historia jej konserwacji, która trwa do dnia dzisiejszego. Moją uwagę przykuwają napisy wydrapane na ścianie. Skąd one się tutaj wzięły? Co oznaczają? Najcenniejszy napis znajduje się na obudowie schodu. Wykonał je niejaki Piotr Jerzewski, Herbuprus III, świadek Unii. Wydrapał swoje imię, nazwisko, datę, swój herb plus trzeci i zdanie w języku łacińskim Unia facta est cum ducatus Lituanie. Unia z Litwą dokonała się. Czyli tutaj modlono się w intencji zawarcia Unii Polsko-Litewskiej. Tak, Sejm Unijny obradował przeszło pół roku i w tej kaplicy odbywały się liczne nabożeństwa w intencji pomyślnych obrad, owocnego zakończenia. Lubelski pomnik historii współtworzą liczne perły architektury, w tym kościół ojców dominikanów, archikatedra i trybunał koronny. Z tego miejsca roztacza się przepiękna panorama Lublina, a my znajdujemy się na wieży, która jest najstarszym zachowanym zabytkiem miasta. Wieża powstała w drugiej połowie XIII wieku jako główny element obronny, ale też i zarazem budynek mieszkalny w obrębie wówczas jeszcze drewniano-ziemnego grodu. Ta wieża wraz z grodem osłaniała od strony północno-wschodniej, wówczas najbardziej niebezpiecznej, rodzące się wówczas miasto na wzgórzu staromiejskim. Wzgórze Zamkowe stało się zalążkiem układu urbanistycznego miasta i właśnie zespół architektoniczno-urbanistyczny został wpisany na listę pomników historii. Co jest w nim wyjątkowego? Wyjątkowe jest przede wszystkim to, że cały ten zespół urbanistyczno-architektoniczny jest wypełniony zachowaną do dziś autentyczną zabudową, zarówno w postaci kamienic, pozostałości murów miejskich, bram miejskich, jak i wielu świątyń różnych wyznań. W Lublinie znajduje się ich ponad 30 zabytkowych świątyń różnych wyznań, kościołów rzymskokatolickich, cerkwi, kościołów ewangelickich i wielu innych zabytków od końca XIII wieku po początek wieku XX. Lublin był miastem dwóch światów, które dzieliła Brama Grodzka. Było to symboliczne przejście z miasta żydowskiego do miasta chrześcijańskiego. Przy Bramie Grodzkiej, zwanej kiedyś Bramą Żydowską, stoi latarnia, która pali się zarówno w dzień, jak i w nocy i symbolizuje miasto, którego już nie ma. Jaką funkcję pełniła Brama Grodzka? Brama na przestrzeni wieków stopniowo traciła swoją funkcję obronną, a w 1785 roku, o czym świadczy inskrypcja znajdująca się na fasadzie bramy od strony Starego Miasta, została praktycznie całkowicie przebudowana. Wtedy na polecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego architekt królewski Dominik Merlini zaprojektował bramę w tej formie, do której właściwie w tej chwili przywykliśmy już bardzo. Dziś mieści się tutaj ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, który zajmuje się przywracaniem pamięci o dawnym Lublinie. W jaki sposób? W tym miejscu tak naprawdę rozpoczynało się Podzamcze, czyli dzielnica żydowska, która praktycznie w całości została zniszczona w czasie II wojny światowej. I nasza rola w tym miejscu od 25 dokładnie lat to bycie takimi strażnikami pamięci o lubelskim Podzamczu. Wiemy, że 3 lata temu na strychu jednej z lubelskich kamienic odnaleziono prawie 3000 szklanych negatywów. Czego się z nich możemy dowiedzieć? Przede wszystkim możemy zobaczyć twarze tych, którzy przed II wojną światową, a dokładnie pomiędzy 1914 a 1939 rokiem mieszkali w Lublinie.
To są portrety mieszkańców Lublina, tych, którzy mieszkali na Starym Mieście, ale również na terenie Podzamcza. Jaki był dawny Lublin? Jaki był jego klimat? To było miasto, które pachniało, mam wrażenie, bardzo mocno chlebem, cebularzami. To było miasto, które miało oczywiście też swoje świąteczne rytmy. To święto zaczynało się dla niektórych w piątek, a dla innych zaczynało się i trwało w niedzielę. To były na przykład uroczyste spacery wzdłuż krakowskiego przedmieścia, bo taki był po prostu obyczaj. Wtedy wkładało się najbardziej odświętne ubrania i szło się właśnie przez miasto. W granicach dawnego Lublina leży także kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Pierwszy pomnik wotum złożone po grunwaldzkiej bitwie. Lublin to miasto wielokulturowe. Przez wieki żyli tutaj obok siebie przedstawiciele różnych narodów i wyznań. To jednocześnie miasto o niezwykłym lokalnym kolorycie i miejsce kulturowego spotkania wschodu z zachodem.